Siemanko, udało nam się na chwilę złapać Tomka Słodkiewicza. Witam serdecznie. Jakbyś mógł powiedzieć tam o parę zdań o targach, o swoich jakichś przygotowaniach, ale to co sądzisz o tych targach chwilę teraz? Czyli wiecie co, no tutaj, co mogę powiedzieć, no na pewno te targi są ogromne i to tylko też pokazuje, jak bardzo duże zainteresowanie jest w Polsce. Fajnie, bo nie tylko tak naprawdę skupiamy się na, wiesz, na promowaniu tego suplementów, tylko są i firmy, które, otoczka, tak, tak, firmy, które wiesz, są potrzebne do prowadzenia siłowni, są sprzęty specjalne, rehabilitacyjne, zawodnicy MMA i tak dalej. Oczywiście bardzo fajną rzeczą jest też to, że oprócz tych debiutów, znaczy w sumie chyba pierwszy raz w tym roku, że są debiuty, tak, w drugiej połowie roku. Drugi raz w ogóle w roku, jest więc debiuty. Mega sprawa i uważam, że świetna, bo możemy właśnie rozłożyć sobie przygotowania. Nie każdy chce zawsze wyjść zimą, tylko czasami właśnie sobie tą formę robić wakacje. Uważam, że wakacje łatwiej jest robić formę. I fajnie, niż... bo niektórzy robią formę na lata i się dobrze wygląda przy okazji. Nie, więc to jest plus na pewno taki dla nas, dla trenerów. Wiadomo, że to jest jakieś tam dodatkowe możliwości zarobku i tak dalej. Bardziej ludzie mogą trzymać tą formę na lata, bo zwykle ją zalewają. No tak, no to jest... Grand Prix oczywiście dzisiaj też naszej śmietanki kulturystycznej, więc jestem ciekaw, kto tam tak naprawdę wyjdzie dzisiaj na scenę. Ale mocno jest, mocno obsadzony. Tak, tak, jest kilku chłopaków, no wiadomo, Piotr Borecki dzisiaj startuje. Nie wiem, czy Szymon Łada miał startować. Coś tam na Facebooku widziałem, ale nie wiem, czy jak to się skończyło. Mi się wydaje, że no może wyjść, może nie, no zależności. Nie wiadomo, że też... Marcin Przybyła, tak? Dobrze mówię? Marcin ma? Marcin Przybyła, ale... A nie, dobrze, Marcin, ale to, tak, no, tak. Może pomyliłem się z imieniem, ale każdy Przybył, zna... Tak, każdy wie, o kogo chodzi. On też ma zajebiste linie, więc fajnie, no kurwa, ja jestem mega zajarany. Jestem dzisiaj na stanowisku Fury, no właśnie, więc się z chłopakami. Jest kolega tutaj z agresywnej masy. Zaraz też weźmiemy. Więc wiadomo, że jest ciekawie, naprawdę powiem ci, że serdecznie zapraszam wszystkich na takie typu targi, bo można przede wszystkim przybić pionę, zobaczyć wszystkich nas, nie zawsze z tej strony właśnie na backstage'u, gdzie kładziemy na siebie bronzery. I nie macie czasu, żeby tylko tam, można przypić piątkę, porozmawiać z ludźmi, no i oczywiście z tymi, którzy nas śledzą i no i z nimi pogadać, nie? No bo gdyby nie fani, gdyby nie to, że... To by tego nie było. To by tego nie było, nie? Jest dzięki ludziom, dzięki właśnie, dzięki tak, wam. Tak, to jest dokładnie. Właśnie dzięki wam. Dokładnie. A powiedz mi, Tomek, jak tam twoje jakieś przygotowania? Planujesz jakieś starty, czy na razie tak regeneracja, głowa na spokojnie? Wiesz co, no ja teraz troszeczkę zająłem się innymi sportami. Wciąż tam jakby trening siłowy, kulturystyczny występuje, ale wrzuciłem sobie trójbój, wrzuciłem sobie troszeczkę treningu siłowego. Czyli bardziej tak, tak. Znaczy, trochę trójboju, no i jeszcze tam, jak kto tam wie, to też troszeczkę wrzuciłem sobie crossfitu. A ja bardzo dużo spędziłem czasu swojego w lekkiej atletyce, w kolarstwie, w takich sportach wydolnościowych. Czyli ciągniecie trochę więc, do tego. Więc mi się na przykład to bardzo podoba. Kiedyś nie wiedziałem, z czym to się je w ogóle, ale teraz na chłopakach widzę, że no kurde, to jest nawet kawał ciężkiej roboty, żeby zrobić. I chodzi też przede wszystkim o mobilność. Odkąd wprowadziłem też te treningi funkcjonalne, no to wszystkie maksy mi poszły do góry i to o powiedzmy tam 10-15 kg, więc czuję się naprawdę najzdrowiej ze wszystkich jakby takich sezonów, które pamiętam. No i wiadomo, że jestem po zawodach, więc zszedłem tam z obrotów, jestem na ofie, więc regeneruję się. Zdrówko dobrze, ale na pewno teraz bardziej się chcę skupić na tym swoim projekcie Learn to Train. Którym już głośno, jest mega głośno. Więc ja tam teraz zmieniamy troszeczkę koncept, nowa strona będzie. Chcemy też dużo dać właśnie darmowego staffu z bratem dla ludzi. Darmowe treningi, rozpiski, pierdoły takie dla początkujących, żeby najpierw ludzi, którzy przyjdą już do nas, będą chcieli współpracować, to już byli wyedukowani. Tak, tak, tak. Żeby tak jakoś zarazić. No, dokładnie. Więc mega się cieszę, bo powiem ci, że przyda mi się ten rok, półtora takiego odpoczynku, bo relaksu po prostu. Odkąd wróciłem do Polski, czyli tam w 2014 roku, to tak naprawdę cały czas redukcja, masa, start. Wysokie obroty. I nie było czasu, żeby, wiesz, nawet chwilę siąść i się, wiesz, zająć moim prywatnym życiem. Samego siebie tak naprawdę, żeby poświęcić się troszkę. Tak. No dobra, co, życzę ci powodzenia i w projekcie, w startach, we wszystkim. Dzięki, na rybce, trzymajcie się, hej.